Niego każdego dnia się wpatrujemy, bo przecież święty Józef otrzymał z rąk Boga Ojca największy skarb. Skarb Jego Syna oraz Matki Najświętszej. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Pomyluj nas. Przez Gospoda naszego Jezusa Chrysta, Twojego Syna. Через праведність віри, через це обітниця, щоб вона була з благодаті, аби бути непорушною для всіх нащадків, є з віри. Вона ж народить сина і дасть йому ім'я Ісус, бо він спасе свій народ від його гріхів. Прокинувшись від сну, Йосиф вчинив так, як наказав йому ангел Господь. I tak też jest ze świętym Józefem. Kiedy mu się nie przypatrzeć dokładnie, to nie będzie jego blask jakiś urzekający, ani nie będzie nam się wydawało, że jest jakimś wielkim świętym. Dlatego, że był człowiekiem cichym, pokornym. I Ewangelie mówią o nim tylko dlatego, że mówią o Jezusie Chrystusie czy o Matce Bożej. Święty Józef nie czynił cudów, nie robił niczego nadzwyczajnego, nie jaśniał jakąś wielką nauką wobec świata, jak to niektórzy święci. Nie działał nic z tego, co człowiekowi zwykło wyjednać głośną chwałę czy popularność. Ewangelista Mateusz powiada, znamy to słowo, mąż jej Józef był człowiekiem sprawiedliwym. Przygotowujących się do kapłaństwa, że nie w środkach materialnych leży wielkość tego świata, ale w ofiarnej miłości, która czerpie z jedynego źródła, z miłości Boga. Niech ubożych złoży dług,